My lubimy mieć poczucie kontroli, ono oczywiście jest złudne. Chodzi o to, żeby w ogóle odpuścić swoją wizję rzeczywistości. Zwykle projektujemy lęki, strachy, obawy. I ja bym zachęcała do tego, żeby jednak iść w kreację pozytywną w świecie, w którym nauczono nas, że trzeba mieć marzenia, trzeba o nie walczyć, trzeba się starać, trzeba rywalizować. Najtrudniej jest nam odpuścić. Paradoksalnie to odpuszczenie może być przepustką do realizacji pięknego życia. Ten odcinek będzie właśnie o odpuszczeniu. Nazywam się Ania Wędzikowska, to jest mój kanał. Jeśli podobają Ci się moje treści, zasubskrybuj, skomentuj, polub. Będzie mi bardzo miło, a moje treści będą płynąć dalej. Długo się zbierałam do tego, żeby nagrać ten właśnie odcinek, bo mnie osobiście najtrudniej przyszło odpuszczenie właśnie. Jestem osobą, która jest bardzo przywiązana do działania. W działaniu, w tworzeniu, w robieniu czegoś, w ruchu znajduję ukojenie, znajduję poczucie bezpieczeństwa, mam wtedy poczucie sprawczości i najtrudniej było mi zrozumieć, że czasami trzeba coś zostawić, dać czemuś przestrzeń, czasami trzeba mieć cierpliwość, czasami trzeba zaufać, że życie nas prowadzi i że może ten kierunek, w którym my tak mocno działamy, tak mocno przemy, a jakoś nam świat rzuca kłody pod nogi, może to nie jest po prostu właściwy kierunek, może warto jest zrobić chwilę na oddech, na przemyślenie, na poczucie wewnętrznie, że może jednak moja droga jest gdzie indziej. To odpuszczenie jest między innymi o tym, żeby się tak bardzo nie upierać na własną wizję rzeczywistości i na własny plan. Oczywiście warto mieć marzenia, warto mieć cele i warto do nich dążyć i warto pracować w tym obrębie, w którym są moje kompetencje, w obrębie rzeczy, na które mam wpływ. Jak najbardziej nie zachęcam Was do tego, żeby leżeć na kanapie i czekać, aż ktoś do Was zadzwoni z jakąś propozycją zrobienia czegoś fajnego, czy to w sferze osobistej, czy to w sferze zawodowej. Ale jeżeli tak jak ja jesteście przyzwyczajeni do działania, tworzenia, do tego, że wymyślacie sobie cel i wymyślacie sobie marzenie i potem do niego dążycie, to bardzo skorzystacie na metodzie zatrzymania się, odpuszczenia, zadziałania wbrew takiemu swojemu naturalnemu pragnieniu, żeby cały czas coś robić, bo w tym zatrzymaniu, w tej ciszy, w tym miejscu, w którym przez chwilę nic się nie dzieje, ono jest niewygodne, ale z tego miejsca zdarza się, że dzieją się rzeczy bardzo magiczne i dużo bardziej dla nas właściwe niż te, które sobie wymyślimy. Odpuszczenie jest też o odpuszczeniu kontroli. My lubimy mieć poczucie kontroli, ono oczywiście jest złudne, bo tak naprawdę na większość rzeczy i tak nie mamy wpływu i większości rzeczy nie jesteśmy w stanie kontrolować, ale chcielibyśmy kontrolować nawet to, co inni o nas mówią, co o nas myślą, jak nas widzą. Chcielibyśmy kontrolować rozmowy i sytuacje i relacje, które odbywają się niezależnie od nas. Zachęcam Was do tego, żeby tę kontrolę odpuścić, żeby energię zabierać do siebie, żeby się koncentrować na sobie, żeby się zajmować sobą. Jeśli macie takie momenty, że myślicie o kimś, jesteście o coś zazdrośni albo jesteście rozgniewani, zasmuceni czy rozżaleni, że wiecie, że ktoś Was obgaduje, o Was rozmawia albo myśli o Was źle, warto robić ćwiczenia, w których wracamy tą energią, tą swoją uwagą do środka i do siebie, bo szkoda po prostu tę własną energię marnować, szkoda swoją uwagę marnować na zajmowanie się tym, co robią inni ludzie. Nie mamy na to wpływu, oni o nas nie myślą, a nawet jak myślą, to co nas to obchodzi? Nie jesteśmy w stanie kontrolować rzeczy do przodu. Często dostaję takie pytania, czy jak jadę w podróż z dziećmi, to się nie boję, że zachorują, albo że coś się stanie, albo że będzie jakiś wypadek. Nie zastanawiam się nad tym. Wolę nie projektować tych lęków, a nie mam nad tym kontroli, co się wydarzy w przyszłości i tak. Więc znowu, po co dawać temu energię, po co dawać temu uwagę? Zamiast tkwić w ułudzie kontroli nad tym, co myślą, co robią inni ludzie,
Zastanówcie się, co z tą energią możecie zrobić w obrębie siebie. W jaki sposób możecie siebie doskonalić, czy na poziomie mentalnym, czy na poziomie swoich kompetencji zawodowych, bo tę energię i tę uwagę można wykorzystać w sposób bardzo konstruktywny. My jesteśmy panami naszych umysłów, jesteśmy panami naszych myśli, naszych emocji. I ta energia, którą zabierzecie, nie myśląc na przykład o tym, że jesteście na coś źli, rozżaleni, smutni, zazdrośni, dotknięci czymś, co zrobił ktoś inny, tę energię możecie wykorzystać na to, żeby w odpowiedni sposób zarządzać swoimi myślami. W taki sposób, żeby myśleć pozytywnie, żeby te myśli was po prostu wspierały, żeby wasz umysł was wspierał. Co jeszcze warto odpuścić? Warto odpuścić uzależnienie od efektu. Czyli wkładam w coś pracę. Na przykład ja dzisiaj nagrywam dla was ten materiał, nagrywam go z serca, umalowałam się, uczesałam, moja ekipa mnie pięknie podświetliła, dźwięk nagrywamy dobrze, robię to najlepiej jak potrafię i staram się wam powiedzieć wszystko to, co mnie pomogło i co dla mnie było istotne i robię to z serca, ale nie mam wpływu na to, czy wam się ten odcinek spodoba, w jaki sposób go skomentujecie, czy ktoś mi napisze coś miłego, czy wręcz przeciwnie, coś niemiłego. I siedzę tutaj teraz, skupiając się na tym, żeby nagrać jak najlepszy odcinek, a nie na tym, co się zadzieje potem, bo na to po prostu najzwyczajniej w świecie nie mam wpływu. Czyli znowu, zabieramy energię, zabieramy uwagę do tu i teraz, żeby zrobić to, co robię, najlepiej jak potrafię, ale na ostateczny efekt, jaki to będzie miało na was, kiedy to będziecie słuchać i oglądać, na to nie mam wpływu, więc o tym nie myślę i tam nie kieruję swojej uwagi. Kolejne odpuszczenie może być trudne. Chodzi o to, żeby w ogóle odpuścić swoją wizję rzeczywistości. Ponieważ to jest trudne, to warto robić to małymi kroczkami, w sensie chociaż trochę. Oderwać się od tego, jak wy sobie wyobrażacie, że wasze życie powinno wyglądać, jak powinien wyglądać kolejny krok, kolejny etap. My pamiętajmy o tym, że nasze umysły są bardzo ograniczone w swoim poznaniu, bardzo też ograniczone w swojej wyobraźni do przodu, ponieważ to są najlepsze komputery na świecie, natomiast przetwarzają tylko te dane, które się już w nich znajdują. Czyli jeżeli was czeka świetlana przyszłość i czeka was coś, co wam się jeszcze nigdy wcześniej w życiu nie przydarzyło, to wasz umysł nie jest w stanie tego przewidzieć. Dlatego zachęcam do tego, żeby się trochę odklejać i uwalniać i odpuszczać to swoje uzależnienie od tego, jak sobie wyobrażamy naszą rzeczywistość, jak sobie wyobrażamy naszą przyszłość, bo to, jak ona może wyglądać, zwykle jest lepsze od tego, jak jesteśmy w stanie sobie ją wyobrazić. A ponieważ umysł głównie służy temu, żeby nas ostrzegać przed ewentualnymi zagrożeniami, to my sobie zwykle projektujemy lęki, strachy, obawy i wyobrażamy sobie to wszystko najgorsze, co nam mogłoby się przydarzyć, bo myślimy, że wtedy w jakiś łatwiejszy sposób nam się może uda tego uniknąć. I ja bym zachęcała do tego, żeby jednak iść w kreację pozytywną, żeby się karmić wdzięcznością, również wdzięcznością za to przyszłe życie, które do nas zmierza, i uwolnić się jednocześnie od takiej kurczowej wizji tego, jak to życie powinno wyglądać. Oczywiście fajnie mieć marzenia, fajnie mieć jakieś wyobrażenie kierunku. Na ten azymut idę do przodu. Ale jak się zamanifestuje skutek tego wszystkiego, nad czym pracuję, bo oczywiście też coś robimy, działamy i pracujemy w obrębie tych rzeczy, na które mamy wpływ. Ale w jaki sposób się ta moja przyszłość zamanifestuje, jakby tak trochę dać wolność światu, wszechświatowi, Bogu, sile wyższej, jakkolwiek byśmy chcieli to określać, jakby trochę dać takie przyzwolenie, dobra, to niech ten ostateczna wersja, niech ten kształt ostateczny mojej przyszłości będzie po twojej stronie. Ufam ci, robię swoją działkę, a reszta w twoich rękach. Są wspaniałe medytacje i wspaniałe ćwiczenia do tego, żeby pracować nad tą umiejętnością odpuszczania i kontroli, i uzależnienia od efektu, i przywiązania do swojej wizji rzeczywistości. Zachęcam was do tego, żeby te ćwiczenia wykonywać, bo to jest niezwykle istotne i bardzo
dużo, ogromne pokłady energii pomoże wam uwolnić, jeśli nauczycie się na wiele rzeczy mówić: nie interesuje mnie to. To nie moja sprawa. Mój guru Piotr Szczerkowski ma takie powiedzenie: a co mnie to obchodzi? I powiem szczerze, że warto sobie to nawet powiedzieć na głos. Jeżeli wam myśli uciekają w kierunku, w którym nie chcecie iść, bo nie jest wspierający i w ogóle was nie dotyczy, to warto sobie powiedzieć nawet na głos: a co mnie to obchodzi? Zrobicie to kilka razy, zobaczycie, jak to świetnie działa. Dziękuję, że obejrzeliście ten odcinek. Jeśli wam się podobał, zapraszam do subskrypcji i zapraszam, żebyście do mnie wracali. Możecie też polubić, skomentować. Bardzo wam dziękuję. Ja się nazywam Ania Wędzikowska. Do zobaczenia.